Myślałem, że na naszą wyspę, na której zamieszkaliśmy, nie będzie zapraszał żadnych gości dodatkowych. Ja nie wiem, ja już naprawdę wątpię, ale ja muszę przestać pić. Co tu się okazuje? Co nie? Na początku przeanalizujmy jeszcze raz całą sytuację w dzisiejszym odcinku. Dobrodziej otwiera, lanytukując drzwi. Zrobi to taktyką dwóch nóg i czaszki. Wszystko zwala na Jessikę. A może Jessica jest tutaj bezbronna? A może Jessica nie istnieje, tylko sobie ją wymyśliłeś? I wcale nie. Poczekaj, przyszedł w nocy, widziałem pewnego razu jak spałem, to myślałem, że to krew. A może to czerwona farba była? Malunek, szybki malunek na ścianie i Jessica niby? Ja nie wiem. Jakiś mazgroły na gazetce? Jessica? Wszystko zaczyna nabierać sensu. Taka jest prawda, że nie znajdujemy się na wyspie, tylko w lesie koło Sosnowca. A Dobrodziej po prostu za dużo pije i mu po pijaku odwala. Odwala to mało powiedziane. Nie wiem co robisz, ale wydawało mi się, że śpię krótko. A natomiast wychodzi na to, że Dobrodziej w nocy wstaje i odwala jakieś dziwne rzeczy na wyspie. Sprowadza ludzi na wyspę, maluje jakieś pierdoły, zdjęcia porobił jakieś tam... Podejrzewam, że mnie zdradza, ale nie mam jeszcze wystarczająco dowodów. Może kiedy znajdziemy naszego syna, będzie coś więcej wiedział. Ej, no tutaj też brama otwarta, to ja nie wiem, ja tutaj... No, najgorzej. Te dobrodziej... Ej, faktycznie, ty potwierałeś wszystkim. No, i znowu to samo. Ej, no, trzy nogi! Do Dobrodzieju! Wracaj tu! Co? Dobrodzieju? Proszę mi to wyjaśnić. Ja nie wiem. Może ja wezmę, nie liczy się, nie ma tego w ogóle. No, najgorzej, Dobrodzieju? Nie wiem, no. Ja już nie wiem. Nie wiem, kim jestem, nie wiem, kim jestem! Dobra, połóż się z powrotem, ty piasu. To jest jedyny sposób, żeby bramę otworzyć. W razie czego zawsze będziemy mieli obiad, co nie? No, dokładnie. Ej, Dobrodzieju, co to za miejsce? Jak to co? Dobrodzieju? Jest! Myślałem, że nigdy tego nie powiem, ale zdejmij akwalung na chwilę. O, dobra. Ta okazja wymaga tego. Tak. Jesteśmy na dnie! Otwórz flaszkę. Teraz. O, dobra. Myk. Spaczne. Dobrodzieju, ogłaszam ci, że się znowu zgubiłeś! No ja nie wiem po prostu. Kurde, typiarzu, czy my mieliśmy wyjść z tej jaskini, a ty jak zwykle raz, że wszystkie bramy pootwierałeś? To jeszcze kurde gdzieś na jakimś dnie nas tutaj zaprowadziłeś, typiarzu. No ty też chyba nienormalny jesteś, co nie? Czekaj, co tam jest przed nami? O Boże, ty! O Boże, ty! To ten! Jak on się nazywa? Jak on w ogóle się nazywa, ten ciomeczek? Fapacz wieloręki! Fapacz wieloręki! W skrócie Jędrek! Jędrek! Bierz tego Jędrka! Dobra, biorę siekierę i co? I siekierę... Aha, siekierę, szmatkę! Myk, połączenie nuklearne! I teraz... Gdzie to jest? Aha, to jest to. Podpaliłem go, dobra, spoko. Jest! Sam go zabiłem normalnie, nie ma ze mną szans, co? Zabiłeś go? A ja już się zapaliłem na epicką walkę. Dobra, patrz, na pewno... co tutaj jest? Jakiś helikopter rozbity, zobacz! Helikopter? Nie przypominam sobie, żebyś... Dobrodzieju, czy ty chcesz powiedzieć, że zobacz, miałeś... co tu jest! Zobacz, co tu jest! O kurde, maczeta! To jest... Maczeta! Gdzie ona jest, ta maczeta? No o kurde, a jaki on ma damage? Damage taki... Damage siekiera ma największy... A ma większy damage niż ta katana? W sumie to chyba nie. Nie, w sumie to nie wiem, szczerze mówiąc ta maczeta to taka... Jest chyba szybsza niż ten. No, jest chyba odrobinę szybsza, ale... można ją ulepszyć czym... Ej, można... Poinsonet, można poinsonet maczetę zrobić. A katenę można poinsonet? Nie, można. Ej, można jeszcze szybkość przyspieszyć. Jak się robiło przyspieszenie szybkości? Piórka? Grzywica i piórka, no. Zaraz ją przyspieszę, ty. Ej, tu jest jakiś symbol, zabiję go. Pięknie. Poczekaj, ja przyspieszam moją maczetę, będzie... Ile można tak przyspieszyć ją? No, w sumie ile wlezie możesz tam na. Ej, to będzie maczeta, będzie taka szybka, że tu się w głowie nie mieści. To będzie piórkowa maczeta. On te piórka same... Aha, ja muszę chyba tak je przyczepiać, co nie? Jak debil, nie przyczepiać. Tak. Ale śmiesznie ta maczeta będzie wyglądać. Piórka dodają szybkości. Najlepiej. O kurde. Ale szybka maczeta teraz będzie. Ktoś wymyślił? Poczekaj chwilę, będę miał maczetę turbo. Ja też sobie wsadzam właśnie. Turbo maczeta. Mam turbo maczetę teraz. Ty piarzu, weź to ogarnij. Jak błyskawica! Ej, a siekierę można... No właśnie, może ekstra burnik mody, a może jeszcze ekstra burnik mody ten zrobić. Jak... Co można zrobić? Co ty gadasz? Że jak siekierę się położy, to można zrobić super palenie. Chyba dodając więcej szmatek, co nie? Nie, no ty po prostu dużo się pali, wydaje mi się. Tak? No nieważne. Dobra, mam super piórkową maczetę, jestem. Ja pełno zębów sobie na maczetę wsadzam, będę miał super mocno bijącą maczetę. A można? Aha. A na katanę można? Zęby? Nie, katany nie można. Nie można ulepszać katany. To trzaskamy zęby, gdzie są te zębiska? Gdzie są te zęby? Tu. O kurde, patrz, to mam maczetę normalnie. Siu, siu, siu. Poczekaj, ja montuję. O ty piarzu, ale będzie maczeta wyrąbana. Ej, ta maczeta zaraz będzie lepsza niż ta katana, wyjdzie na to. No jeszcze trochę piórek mi się, piórek mi zabrakło. O nie, ja tam nie idę. Ile ona ma już? Zaraz sprawdzę. 5? Ej, no ty piarzu, maczeta jest już lepsza niż ten. Ja maczetę trzaskam i trzaskamy ludzi na pyrę. Ej, to jakiś typ się zaciął chyba. No tutaj, jak się zaciął? On leży, no i u mnie to wygląda jakby upadał i zastygnął w czasie. Tak u mnie to wygląda. No. Odrąbię mu łeb. O. Kurde, a ja nogę. Dobrze. Skoro dobrodziej. Ej, a te zęby się nie psują, tak? One są na zawsze już. Nie, już na zawsze zostają, no. Bo kiedyś ulepszałem moją siekierę, ale coś jakby... zeszło. Może nie zapisałeś gry albo coś, nie wiem. Nie wiem. A wezmę jeszcze ręce. Dawno nie miałem porządnego posiłku w ręce. Dobrze. Jak to w ogóle, to jak na księżycu wygląda na tym dnie tego krateru, co nie? Tak kurde, tak surrealistycznie. Ej, dobra, kolejne pytanie. Ej, co tam jest na górze? Popatrz w górę. Widzisz to, co ja? Gdzie, tu, gdzie centralnie nad nami, tu, centralnie nad nami. Centralnie nad nami? Gdzie? Nic nie widzę. Ja widzę, jakby coś fruwało w powietrzu, ale może jestem upośledzony. Ej, nie, dobrodzieju, nie widzę. Pytanie zasadnicze, czy dałoby na przykład radę zbudować tę linę taką do wchodzenia do góry? Dobre pytanie, nie mam pojęcia. Bo mi się wydaje... Ej, zobacz, tu jest cień naszej tyrolki. Widzisz tutaj, na dole? Tu? Widzisz taki cień, czy nie bardzo? Czy ja mam ustawione jakieś cienie na mniejszym? Poczekaj, bo ja nic nie widzę. No ja tutaj cień naszej, tutaj nasza tyrolka tam do góry, nie? Przez kanion fruwająca. Nie no, mam ustawiony na ultra wszystko, więc powinienem widzieć chyba. No, tylko że on się tak dziwnie przesuwa, to chyba gra się trochę buguje. Dobra, ja nie widzę tyrolki, przykro mi. Ej, dobra, pójdźmy tutaj, zobaczmy, co to jest. Ej, mi się wydaje, że te dno to dobre miejsce na bazę. O, najlepiej. Ja będę do góry zrzucał ci kłody. Ej, słyszysz jakieś tupanie? No właśnie słyszę. O Boże, Krzysiek! Najgorzej! Dwa burek Krzyśki! Dwa grube Krzyśki! Dobra, dobrodzieju, wycofujemy się! Odwrót taktyczny! A ja zrobię im... Gdzie są te bomby całe? To się nazywa bomba! Dobra, wytegujemy ich wypizdu czy coś takiego. O kurde. Zmienił zdanie. Kurde, jak on tutaj... Dobra, dawaj na helikopter, one nie potrafią wejść na helikopter. O! Ale mnie... Ale cię rąbło. Rzucę mu taktycznego dynamita, uciekaj stamtąd! I myk wybuch prosto w japę. Czekaj, ja go załatwię zaraz. Patrz na to! O Boże, uderzył mnie! Na helikopter wbił! Jaki gościu! Dobra, uderzyłem go. Dobra, ja go trzepię. Ja go zaraz podpalę, spokojnie. Ja go zaraz podpalę, nie martw się. Patrz teraz. Dawaj, podpalaj ty parza. Poszedł. Co to za taki słabeusz z ciebie? Dobra, dokończę jego dwoje dzieło. Myk! Z maczety mojej nowej. Myk, jeszcze raz, jest, padł. Dobra, typiasz. Lamus, a nie typiasz. Idziemy tego drugiego załatwić, chodź. Dawaj. Ale mi sporo pancerza zbił, co za gruba z paskudnej. Zaraz o, tam jest, zobacz. Typiarz. Niewinnie chodzi. Dobra, ja go teraz podpalę, bo mam... ty go wezwij go łukiem, a ja go podpalę. O nie, nie trafiłem, ale lipa. To jeszcze raz traf. Cześć, jeszcze raz. Dawaj go tu, typiarza. No co jest, jesteś, kurde? Dobra, to go po prostu... To go po prostu podpalę. Pyk! Albo nie, zmieniłem zdanie. Jednak nie podpalę go. Nie. Dobra, ej, on jest upośledzony chyba. On zobaczył w nas braci i bliźniaków, czy coś takiego. Braci jak falung. Nie zaatakował nas przez pierwsze 3 sekundy. I się pali! Poczekaj, ja sobie maczetę ustawię pod skrót do ten! Ale mi walną, Boże, ty mój. Od dzisiaj walczę moją piórkową maczetą! Jak ruszył! O kurde, jak ruszył! O, jakie okrążenie zrobił taktyczne, co nie? Typiarz jeden. Dawaj go! O kurde, rąbnął mnie! A chciałem podejść. Dobra, dawaj go z procy! O! Jak się rzucił, jak na mięso. Dobra, jak wejdę, ja go... Czekaj. Najlepiej, dawaj mi mołotowa. Zaraz go podpalę. Odechcę mu się tych śmieszków. Ja go też dobra, zaraz dawaj, podpalę. Ja go podpalę. Myk, pierwszy! Aaa! Pięknie. I teraz kataną gada! Maczeta! I on nadal żyje! Uważaj, łopad! O, zdech, dobra. Ej, typiarzu, odłóż tą maczetę, tylko używaj swojej nowej zabawki, typiarzu. A, co ty tak robisz? Ja do katany jestem przyzwyczajony, ja nie wiem, no. Bierz swoją maczetkę. I zbieraj kamyczki, one są przydatne. No. Dobrze. Ej, a powiedz mi, a te potwory będą się tu respić, bo teoretycznie jesteśmy na zdworze. Teoretycznie nie będą się, nie, oni się nie, jak już tu wyczyścisz, to nie. No, tak, dotarliśmy od... Ej, tam są jeszcze, zobacz, ile tutaj tam co jest pod wodą? Sprawdzę. Tam, no, tam jest wejście do... nie wiem czego, oczywiście. Tu jest, pod wodą jest wejście? Chyba ty upośledzony jesteś. No, poważnie ci mówię. A tutaj, zobacz. Faktycznie jakieś tu jest gówno. Ale nie wchodzę tam. No co? Do nie wiadomo czego? Czy ty mnie zdradzasz, dobrodzieju? Nie mam pojęcia. O ty, bo lecą do nas chyba typiarze. Czy mi się wydaje, że jak pójdę lecę tam, to odnajdę, dowiem się prawdy dotyczącej zdrady? Nie, to znaczy, nie, jakiś zdrady, o czym ty mówisz? Przecież ja tu nigdy nie byłem. Ale dno krateru! Ale dno krateru, widziałeś jakie dno krateru? Elegancko. A patrz jak typiarze podpaliłem. Widziałeś to? Dobrze, dobrze. To ma być typiarz, dawaj go swojego łuku, kawałka patyka. Ej, tutaj są jeszcze te. Sre, a nie te. A, podpalony. Haha, co lamusie, taki jesteś twardy byłeś? Srardy, a nie twardy byłeś, taka prawda. Ten też podpalony. No. Dobra, chyba do niego zeskoczę i mu przyłożę. BUM! O kurwa, ale wlecieli w powietrze. Tak to się robi. Ale to tylko dzięki mojemu motołowi. Dokładnie. No, jaka mgiełka czerwona. Ej, w ogóle tu jest tak dziwnie jasno, co nie? Tak dziwnie jest. No tak bardzo. Jest, taka wiesz. Jak księżycu. No, jak dziwny ten. Dobra, ja zbieram zęby, żeby moja maczeta by mogła być ulepszona. Tu coś jest? Nie, nic tu nie ma. Tu są chyba... ile tych kanibali? Tylko jeden kanibal? Ale biednie. Tu nic nie ma, tutaj też nic nie ma. Ale wiem jedno. Co się stało? O! Co ty budujesz? Trzeba rozłożyć nasze mięso. Nie może być tak, że się niezdrowo odżywiamy. Przygody przygodamy, ale zdrowy posiłek zawsze najważniejszy. No to nieźle. Ej, no kurde, tutaj znikają mi rzeczy, nie wiem czy ja biorę, czy co? One jakby się zanurzają tak trochę pod ziemię, muszę szybko zabierać. To dziwnie w ogóle. No nie wiem, jakaś taka dziwna atmosfera tu panuje na tym dnie krateru. Może i dziwna, ale to jest ładne miejsce na domek generalnie. Myślę, że tak. No. Najlepsza miejscówka na bazę. No. Dobra, wybudujmy tu jeszcze szałas. No, o tutaj wybuduję może szałas. Myk. Pięknie. Najlepiej. Zapisz. Dobra. No dobra. Ej, co tu się stało? Co? Czemu nastała noc? Jak nastała noc? Chyba u ciebie w domu. To jest dzień. Kurde, ale dziwne zjawiska paranormalne mnie nawiedzają. Dobra typiarze, tak. Jedynym sposobem, bo tak, na górze jest nasza baza Eldorado. No to wiemy. No. Nie? Więc musimy zrobić tyrolkę. Dobrze. To co? Tylko, że... no właśnie. Czekaj. Zastanówmy się. Wezmę czekań w dłoń. Ja wiem dokładnie jak to zrobić. Znaczy nie wiem, w sumie nigdy tego nie robiłem, ale... No to czas najwyższy. Czekaj, tutaj tyrolka, zipline... Gdzie tą tyrolkę gdzie ją postawić? Czekaj, bo to by musiało być chyba tak od rogu, nie? I tak na drugi koniec... żeby na skos było. No. Tylko czekaj, pamiętaj, gdzie jest nasza baza, ty żebyś nie postawił tą stronę nie naszej bazy. No ale jak ja mam wiedzieć, gdzie jest nasza baza? No jak, nie pamiętasz, gdzie jest Eldorado? Widzę. A dobra, tam jest Eldorado, widzę, tam jest Eldorado. Skąd wiesz, gdzie jest Eldorado? No bo ja nie wiem nawet, gdzie jest Eldorado. No bo widzę to, czyli od tej strony chyba musimy zrobić. No, czyli od tej strony zróbmy, no. Czekaj, to jakbym tutaj na przykład wszedł, o, tutaj i tutaj. Tam jest, no dobra. No tak. No tak, wszystko jasne. Najlepiej, chyba będzie tutaj. Tutaj? No to myk. Idealnie. Pff. I teraz musimy na drugą stronę przejść. Kurde, teraz nie widzę. Tam jest Eldorado, dobra, to jakbyśmy tutaj przeszli. Tutaj. Tylko, że jak ja... Ej, ja nie... No, to ładnie sobie wybuduję. Ciekawe jak. Chyba u ciebie w domu, jak ja nie mogę czekania teraz w rękę wziąć. A nie możesz wziąć czekana? No, miałem to w ręce, ale teraz to... No ja nie wiem, jak ja to zrobię. Chyba będziemy musieli... Nie, jak to zrobić? Ale to możesz wziąć czekana? Czy nie możesz? No nie mogę właśnie, bo jak wezmę czekać w dłoń, to mi się szkic wyłączy. Aha. Kurde, najgorzej. Aha, to chyba... ci się wyłączy szkic? Chyba, że... Będzie to bardzo trudne zadanie. Ale moglibyśmy tak zrobić. A, że ty skoczysz, ja cię podniosę. No ale jak skoczę, to i tak mi się szkic wyłączy. Chyba, że jakbym tak jakoś zeskakiwał bez ranienia się, ale to też nie jest możliwe. Nie wydaje mi się, żeby to było możliwe, żeby skoczyć bez ranienia się na sam dół, bo to chyba z pół godziny się schodzi zaraz. A jakbyśmy może jakieś mega schody wybudowali wokół kanionu? Nie, no nie wiem. Ale jak ty chcesz wybudować mega schody bez materiałów? No właśnie postawić, no to by trzeba chyba od góry stawiać. I tak w dół, stawiasz te schody, aż zejdziesz na dół i później idziesz z powrotem na górę i materiały zrzucasz i budujesz. A da się zrobić taką linkę w górę po prostu? No da się, ale byś musiał mieć platformę, ale to i tak ona ma tylko odpowiednią wysokość, nie? To tylko tam kilka metrów tak naprawdę się ciągnie ta lina. No to byśmy kilka ten zrobili, kilka platform. Kilka takich platform, no tak. To kurde będzie... To jest naprawdę mega w kit przedsięwzięcie. Jak to zrobić? Naraz, no tutaj od tej strony, tam jest Eldorado, jest dokładnie tutaj jak jesteśmy, to tu jest Eldorado, nie? Na tej krawędzi. Eldorado, no widzę ten, no tak, widzę, że tam jest Eldorado w sumie. Boże, jak spacji u ciebie słychać, typiarzu. Nie w tej spacji. Bo ja, no tutaj próbuję skoczyć, żeby... No, ale trochę spokojniej, typiarzu. No wiesz, jak w DVD. Spacją. No. Kurde. Nie wiem właśnie. Jakby to... Czy ja mogę tutaj wejść teraz po tym? Ale ja nawet nie mogę tutaj... Ja nawet nie mogę czekaniu zahaczyć o to. Nie możesz czekana? Przecież nie mogę. Chyba można było. Przecież no nie mogę, możesz? Nie mogę, ale było, że można było. Coś pamiętam, że się tam wspinaliśmy wyżej trochę. Ej, no ja nie wiem, jak my stąd wyleziemy teraz. Ale to już jutro, bo jest ciemno. To prawda. No dobra, łóżka. Złaźmy stąd. Tu będziemy normalnie miejsce, nie no. Ja myślę, że jest to wykonywalne, żeby jakieś takie super skrótowe wejście sobie zbudować na dno krateru, ale to, wiesz jak to się tak wydaje, nie? Teraz z dystansu, ale to jest głęboko w kit, głęboko. Sam jesteś głęboki. No poważnie, no jestem w sumie. No, dobra, wymyślimy coś, chodźcie na razie się zdrzemnąć, bo jest już późno. Już idę, na spokojnie. Drzemniemy się, a jutro rano będzie czekać na nas obiad. Dobrze, no. Idealnie. Chodź, dobrodzieju. Hops. Ale będzie przyjemnie. A tata, ja już taki zasapany, ledwo chodzę. Taki człowiek godny. Dobra, zapisz grę przede wszystkim. Dobrze. I do łóżka. I myk. Czekaj, zapisz i... No dalej zapisuj, typiarzu, ile można. O, i dobrze, i do łóżka. Najlepiej. I myk, drzemka. Ale wypoczęci. Pięknie. O. Nie, to jeszcze nie są gotowe. No dobra, ale kurde. Ale to co z tym spinaniem się, dobrodzieju? No, powiem ci, że trochę jestem w kropce. A może od tej strony jakbyśmy na to jakieś wleźli? Przecież nie pamiętam, że schodziliśmy, kurde. No właśnie tam od pewnego momentu może tylko można, nie wiem, kurde, jak to działa. Ale schodziłeś chyba kiedyś, czy nie? No kiedyś tak, ale to było tak dawno temu, że... Czekaj, tu trzeba jakoś znaleźć jakiś punkt zaczepienia. Dobra, może to tym... idę właśnie koło wodospadu zobaczyć. Może tam uda nam się. Generalnie duże przedsięwzięcie by nas czekało, jeśli chcielibyśmy budować ten cały świat. O kurde, ej, słyszę pogłos malutki od twojego mikrofonu. Coś się... O nie, najgorzej, czekaj. No. Dobrze. Ej, no naprawdę nie można wbijać, dziwne, a jak byliśmy na górze, to można było. No, tak... Może naprawdę... O! Czekaj. Masz? Mam... Od wodospadu, zobacz. Idę. O, jest, udało się. Zahaczyły się. No to my. No to wychodzimy z tego miejsca. Czeka nas naprawdę grube przedsięwzięcie. O, ale sklejnowałem się chyba. Jak to się mówi, nie ma rzeczy niemożliwych dla Bladeusza i dla Dobrodzieja, co? Typiarzu? Ej, no nie mogę, jakoś tak się, nie wiem, klinuję. A nie, dobra, idzie w górę, idzie w górę. Nie, idziemy. Typiarzu, ej, ty, jak ty już wysoko jesteś. No co ty myślałeś? No ja, o kurde, spadłem, poślizgnąłem się. Poślizgnąłem się. Nic mi nie jest. O, dobra. Ostrożnie. Oprócz tego, że jestem głodny. Hej, masakra jaka. Ej, no to jest hardkorowe w ogóle. Dobra, muszę coś zjeść. Ej, ja tutaj, o nie, jakoś buguję tekstury w ogóle, co to jest? Dobra, idę, idę, idę. Spytam się. Będziemy musieli robić chyba, ej kurde, utknąłem na wodospadzie. Ej, ja tutaj, o nie, też utknąłem. Ale byłem tak wysoko i mi gościu spadł jak debil. Zamiast no się też, normalnie no co za cymbał, mi też się tutaj puścił tego. Dobra, dobra, co on w ogóle robi? Ej, no teraz nie mogę się zahaczyć, no jestem tak wysoko i co? O, czekaj, tutaj. I teraz, w górę! Dobra, tak jest. Dobra, idę, idę. Ach, ja na razie mam egzystencjalny problem. Nie wiem, co robi mój bohater, ale jest upośledzony. Tego dobra. Mogę być pewien. Ja idę w górę, cały czas się pnę. Cały czas się pnę. Ja utknąłem w jakimś momencie. No gościu, typiarzu! No nie mogę wyjść z tego miejsca. Kto pierwszy na górze, ten drugiemu gotuje obiad. O dobrze. Nie! Dobrze. Dobrodzieju, wracaj tu, tchórzu! Dawaj, nigdy mnie nie złapiesz, jestem mistrzem spinaczki! Typiarzu, wracaj tu! Nie. Chyba się sklidowałem. Kurde, oto czarne nie chce mi zahaczyć. Ej, no dobra. Ja tutaj pod teksturami jakoś, ja normalnie za skałą się teraz wspinam. O, co tu się dzieje? Nie, no to jest w razie czego góry. Mamy save'a na dole, więc luz. No nie mogę, dawaj do góry! O, dobrze, dobrze, dobra, dobrze, spinaj się! Już prawie, ajajaj, blisko było. Dawaj, typiarzu. Dawaj, jeszcze! Jak już wysoko jestem, aż mi się ręce pocą. Typiarzu! Wracaj tu, tchórzu! Nigdy mnie nie złapiesz! Jestem wracaj tu! Urwiesz mi kabel od internetu! Jestem hardcorem! Dawaj do góry! Nie! Zaraz cię dorwę! Nigdy mi nie uciekniesz, ty dobrodzieju! Dawaj! Moja zemsta będzie sroga! Wygram! Zwyciężę! O nie, zaklinowałem się! Dawaj, trochę w lewo, zaraz do góry, Słyszę, jak stukasz za mną! Dam radę! Już prawie jestem! Zaraz przegrasz! Haha! Jestem mistrzem! Dobrodzieju, tak jest! Nie jestem! Nie! Jestem na górze! Dokładnie! I wygrałem! Zwycięstwo! Kurde, dobrodzieju, jak ty się... O, zacznij już myśleć nad tą platformą, która pozwoli nam się... O kurde, zupuścił mi się! Puścił! Madafaka! Zginąłeś? No. No nie, no to ja muszę teraz zejść po ciebie. Ale jak ty zejdziesz tak szybko zanim ja ten... Czekaj. Szybka akcja! Najwyżej zginę też! Czekaj. O nie! Bloody lecę do ciebie! Podnieś mnie! O. Co? Nic ci nie jest? Super bohater dobrodziej! Mówiłem, że cię uratuję! Jak tyś to zrobił? Jestem super bohaterem, nie mam pojęcia, ale to wyglądało tak surrealistycznie na nagraniu. Jak ludzie to zobaczą, to pomyślą, że na haksa gram, naprawdę. No to było jakieś nienormalne. Ej, no ja spadłem z takiej wysokości, on upadł, tak na ciebie upadłem, chyba zamortyzowałeś mój upadek. I nie wziąłeś ze sobą tyrolki? No nie. A mogłeś wziąć? Nie, no bo spanikowałem, chciałem cię szybko uratować. No nie, co to za akcja w ogóle była? No to jeszcze raz. Dobrodzieju, musisz mnie poprowadzić drogą, którą ty się wbiłeś, bo ty znasz jakiś tu przejście. To było koło wodospadu, musisz tak, wejść sobie na... O, no teraz nagle jestem ranny od upadku. Spadł z 1 metra i se połamał nogi. Spadł z 100 metrów i nic mu nie było. No ten człowiek jest jakiś nienormalny. No cóż, nie bez przyczyny nazywają nas braćmi jak falung. No nie, no po prostu. Dobra, ten fragment jeszcze pamiętam jakoś. Do góry, ale potem tutaj na sam wodospad. Do góry. Myk. I teraz tak. O, dobrze idziesz, dobrze. Teraz tak w prawo, cały czas. Idź w prawo, do góry. Do góry, idę, do góry i co teraz? Ej, no kurde, sklinowałem się. O, dobra, dawaj, 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 dawaj. Tutaj do góry? O, ty dobrze idziesz, tak, cały czas do góry i nie puszczaj, nie puszczaj. O nie, puściłeś, najgorzej! Ale to mi sam puścił. A, tak, musisz teraz obejść, tak? No, musisz na dół zejść i zaczekać. Dobra, to zaczekaj tu, zaczekaj tu na mnie, typia. O kurde, ale mocno życia straciłem. Nie no, wezmę tabletki, bo przecież to jest... No, weź, żebyś tam nie zginął znowu. No. Bo nie wiem, czy mój kaskaderski wyczyn... Da się razem powtórzyć. Dobra, to zaczekaj tak chwilę na mnie, dobra? No, ja tutaj... Tutaj idź tak, widzisz mój nick, chyba widzisz mój nick. To poczekaj chwilę, zaczekaj na chwilę, żebyś cię nie zgubił. Żebyś znowu, nie wchodź na tą półkę z kamerą, bo wtedy ten... Idę do ciebie, dobra? To zaczekaj na chwilę na mnie. Dobra, bo ja będę iść dokładnie twoim śladem, bo ty znasz drogę. Dobrze, znasz drogę, to wiadomo. Jak ty się na tą pionową ścianę tu wspiąłeś tutaj? No tak obszedłem, tak po prostu. No teraz w twoje prawo, w prawo, źle idziesz, w prawo. No, w prawo, i do góry. Dobra, nic nie widzę. Dobra, idziesz, dobrze, widzę cię. Dobra, jesteś tuż nade mną, dobra, idę. Dobra, prowadź teraz ty. Ja będę iść dokładnie twoim szlakiem. Czekaj, teraz tutaj jest też, znowu teraz lekko w prawo musisz odbić. Dobra. I teraz znowu do góry, nadal w prawo, kurde, jak tu się buguje, masakra. Nie wiem, czy dobrze poszedłem, chyba dobrze poszedłem, tak mi się wydaje. Ty jako jedyny znasz drogę w górę. I do góry, teraz jest taki ostry ten, nadal, dobra, jesteś za mną? Jestem. O nie, tu się sklinowałem, czekaj, teraz w lewo spróbujemy, chyba w lewo tutaj. W lewo, a, teraz do góry, dobrze, idziemy dalej do góry. Dobra, idę za tobą. Nadal do góry. Kurde, a znasz całą, czyli jednak jesteś tym sławnym dobrodziejem, który umie przejść przez góry. Grotoła z dobrodziej. No, jak w Hobbicie. I cały czas do góry. Jak droga do Mordoru, tylko że w górę. Na górę przeznaczenia. Dawaj tutaj, normalnie. O, tu się lekko sklinowałem, może trochę w prawo. Dawaj. O, przeszedłem, dobrze. Teraz tym takim przesmykiem do góry. Jesteś tuż za mną? Słyszę cię, że tam stukasz. Jestem gdzieś tuż, tak. Jestem tuż za tobą. I teraz trochę tutaj. Idę. I teraz ten. Idę. Dobrodzieju, dobrze. Jestem tuż za tobą. Jesteśmy już bardzo blisko. Jesteśmy już bardzo blisko wyjścia. Musi nam się udać. Pół godziny, godzina, nie pół godziny. My nie damy radę? Sramy, a nie damy radę. Dobra, trochę w lewo z tego, co tu widzę. Dobra. Dobrze. Dobra. I już prawie. I uwaga, jesteśmy. Kto jest, ten jest, kurde, no ja tu mam... Kurde, no miałeś być zaraz za mną, no nie, ale pobiegłeś jakimś autostradą, no już jestem, no ja... Dobra, idę. Dobra. Jestem. Jest, widzę cię! Wow, udało mi się! Idealnie! Wow, zrobiliśmy to, do dobrodzieju, przybij katankę czy tam maczetkę. Czekaj, dobra, ja kataną, ty ten... Myk, maczeta! No... Dobra, szybko na tyrolkę teraz! Dobra, dawaj na tyrolkę! Ej, czyli mówisz, że da się tu jakoś zeskoczyć? Bo wiesz... Ej, no ja nie wiem, jak ja to zrobiłem, że ja zeskoczyłem i w ogóle obrażeń, to chyba... Wydaje mi się, że z racji, że ja skoczyłem tobie na głowę i po prostu zamortyzowałeś. Szkoda, że nie postawiłeś tej tyrolki. Byśmy mieli już ten problem z głowy. Ja myślałem, że na pewną śmierć lecę, a tutaj normalnie się okazało, że jestem bohaterem. No ja bohater, dobrodziej, skoczył z 1000 metrów, przeżył. Nie wiem, super bohater. Dobra, lecimy do bazy. Ale tu w ogóle ja miałem jakiś błąd, że mi tutaj fruwał dom jakiś w powietrzu, ale teraz go nie widzę. Fruwający dom w powietrzu? No chyba u ciebie w domu. Ledwo przyszedłem i już jakieś kanibale nas odwiedzają. No nienormalne, gdzie tu jest wejście do tej bazy? Tutaj, dobra. Aha, wiem dlaczego chyba. Ja, no tak. Manekin Janka. Podpalmy go. Tu, wynocha mnie tu z bazy, ty. Boże, ledwo przyszli do Eldorado, już zaraz jestem. Ej, to jak jest z tymi platformami? Możesz kłaść platformy takie w powietrzu nad tym? Co? Jeszcze raz? Możesz kłaść takie platformy nad przepaścią? Jak platformy nad przepaścią? No platformy nad przepaścią, no to dobrze usłyszałeś. No pokaż mi, spróbuj ty postawić, bo ja nie wiem. Nie wiem, no pytam się, czy ty możesz, bo... No nie, no kurde, możesz, jedyne co mogę postawić, no to mogę postawić te platformy... O, takie, nie? Widzisz mój szkic? Takie coś takiego, no właśnie, no i co to jest? Ej, tu w ogóle, ty widzisz tu ten domek, czy tylko ja go mam? Jaki domek? Ja tu widzę domek, tu, niżej trochę. Idzie niżej trochę domek. Tu trochę widzę rąbany domek. Ja idę grę zapisać, bo zaraz się zrąbię. Chodź, zapiszemy grę, jak tu już jesteśmy. No dobra. Bo ja się zaraz zrąbię. Ale kurde, ja tam widzę domek. No nie wiem. Ja myślę, że przede wszystkim to musimy... Ja muszę potrenować te akrobatyczne wyczyny i sterolką zlecieć tam na dół. Ej, ty piarzu, ja tu dom widzę, bez jaj. Ej, no jaki dom? O czym ty gadasz? Ty jesteś jakiś normalny. Ale czy jak taki zbudowany dom? No, ja no kto tam idę. Dom by wybudował? Nie wiem jeszcze, ale idę to sprawdzić. Jak tylko się przyczepić tym gównem do tej skały? Nie wiem, to ty sprawdzaj, a ja podejmę się największego wyczynu akrobatycznego. Hej, zobacz jak ta moja platforma jest długa. Kurde, coś ty wybudował. No. To taka winda. Ty! To właśnie, jest pomysł. A winda nie możemy? No kurde, no właśnie nie można coś. Ej, ale zobacz, jakbyśmy tą platformę wybudowali, to do tego linki nie można zamontować potem? No właśnie, no można, ale ta linka będzie tak, wiesz, na 3 metry. To tak zjedziesz sobie troszeczkę i po sprawie, kurde, prawie bym spadł. Nie, no nie mogę windy, tutaj w ogóle to się nie respi. Albo tutaj może? Co to jest za platforma? Bez jaj. Ja zapisałem grę, tak? Zapisałem. Ja zapisałem grę, ja podejmuję się teraz wielkiego wyczynu, mianowicie... Ej, ziom, tu naprawdę ja mam dom. Ej, widzisz tutaj... Oj, poczekaj chwilę, Dobrodzieju. Widzisz to? Gdzie? Na czym ja stoję? Nie wiem, zniknąłeś mi gdzieś. Tu na dole jestem, tu, popatrz. Ale nie widzę nawet twojego niku. Legendarny wiszący dom. Gdzieś ty tam w las, jaki dom? I jest tu królik do zjedzenia. Co tu się wydarzyło? Ty? Gdzie nie, ty jesteś? Ty mi... to nie jest dom, to jest łódka. Co? Tak, co to ty jest łódka? To jest nasza łódź. O kurde, ty się teleportowałeś. Ty się teleportowałeś, typie. Jak ty tam, jakim cudem, coś ty zrobił? Nie, ja znalazłem naszą łódź. Coś ty zrobił? Nadal no jestem w kanionie, typiarzu. Nie jesteś w kanionie, no u mnie na mapie jesteś tam w piździe daleko. Ale jestem w kanionie. Jestem na dołodzi, właśnie znalazłem pole magnetyczne, portal znalazłem do Dobrodzieju. Jak ty to zrobiłeś? Co tu się dzieje? To nie był wiszący dom, to była łódź. Ej, no jak te, no ty u mnie się tak daleko teleportowałeś. Ej, ale tylko ja stąd wyjść nie mogę teraz, co nie? To jest jedyny przypał generalnie tej sytuacji. No nie, chyba sobie żartujesz. No, typiarzu, taka prawda. To se postawię, bo to może mi... To mi będzie moją taką drabinką chyba. Kurde, ja nie mogę teraz tu wyjść, weź na górę, typiarzu. Nie, no grę i tak zapisaliśmy, to co, ja może skoczę z rolką, zobaczę czy to się uda? O cholera, jakby tak tutaj ten... No wiem, że grę zapisaliśmy. Dobra, zrób z rolką, spróbuj przeżyć. Dobra. Hop! Ale masz zapisaną grę? Mam. O, ej, to lecę! O, i zabiłem się, no to... Dobra, leżysz tam? Leżysz tam? No, leżę. Spróbuję wylądować prosto na ciebie. Dobra. Myk! O kurde, Dobrodziej! 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 Gdzie jesteś, typiarzu? Nie trafiłem. O, też nie żyjesz? Tak. O, najlepiej! To chyba tyle w tym odcinku. I to byłoby chyba tyle w tym odcinku. Elo, elo! Czołem!